cześć, witam serdecznie. Tu znowu ja, Paulina. No i tak przedświątecznie. Jeszcze mam kupę roboty. Jedno ciasto skończyłam. Piekę teraz, znaczy się piekę sobie babkę z przepisu mojej mamy, którą lata temu jadłam i pamiętam ją jako dziecko. Mniej więcej wiedziałam, co ta mama wkłada, ale musiałam do mamy ekstra zadzwonić i jak to się tam ją robi. Oczywiście ja chciałam, żeby ten smak dzieciństwa jednak jeszcze tam został. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jest w piekarniku, zaraz Wam pokażę. Osobiście robi ją pierwszy raz. Niestety nie mam foremki do babki, ale to jest taka no, babka, nie? No i oczywiście rozlałam ciasto na dwie formy, bo nie mam niestety jednej dłużej. W sumie mam, ale takie kwadratowe. Ale chciałam takie serduszko jedno zrobić i drugie takie właśnie, takie coś. Jeszcze na to przyjdzie lukier i zdobienia. Także wydaje mi się, że powinno być dobrze. Także ze przepisu mojej mamy to na pewno wyjdzie dobrze, pachnie wyśmienicie. Robię w tym piekarniku pierwszy raz, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co jeszcze dzisiaj takiego zrobiłam? Ogólnie tak, Robert pojechał dzisiaj z jajkami, z koszykiem do święcenia. Ja tutaj posprzątałam wszystko, wypucowałam znowu podłogi, odkurzyłam pranie, chyba dwa automaty nawet zrobiłam, jakby nie skłamać, no i tak, no i co jeszcze robiłam? Wczoraj my pomalowali jajka z kacprem, co my jeszcze wczoraj takiego zrobili? W sumie to tylko te jajka, no i taki w sumie był wczoraj dzień na luzie, trochę na ten spacer my wyszli, jak widzieliście. Co jeszcze my wczoraj zrobili? Zapomniałam. Wiem, że coś było, ale zapomniałam. Dobra. No i rano przeszukowałam ten koszyczek. W sumie nie tak rano, bo już Robert jechał na 13:30 do Polskiej Misji Katolickiej, do Kolonii, żeby go poświęcić. No, no właśnie. Jeśli chodzi, rozchodzi się o nową niespodziankę, którą Wam obiecałam pokazać. No nie wiem, czy będzie chętny, ale chciałam Wam powiedzieć, że mamy nowego członka rodziny. Także Kacper dostał szanownego chomika, zajączka, chomika, nie, królika nie chcieliśmy, ale chomika, no chomiki z reguły żyją krótko. Chcieliśmy spróbować, jak to jest ze zwierzątkiem. Podobno ja czytałam, że autyści lepiej się rozwijają, jeśli jest jakieś zwierzątko w domu. Jeśli chodzi o psa, no to na razie nie wyobrażam sobie, żeby jakiegoś psa kupić albo coś takiego. No nie miałby z nim kto wychodzić, a cały dzień w bloku, żeby siedział, to nie za bardzo, bo nie ma nawet gdzie tu biegać. To raczej nie wchodzi w rachubę u nas. No i wiadomo, jest większy obowiązek, bo trzeba z nim wychodzić i tak dalej. Nie zawsze każdy ma czas, ochotę i w ogóle może kiedyś, nie wiem jak to będzie, ale zobaczymy. Na razie zdecydowaliśmy się, żeby kupić chomika, bo ten chomik już, ta idea chodziła mi już od jakiegoś czasu. I ostatnie 3 dni, albo kilka dni, 3-4 dni myślałam bardzo intensywnie, kupić, nie kupić, za, przeciw i tak dalej. No i to jest on. To jest samiec. Jakoś tam samiczki nie za bardzo chcieliśmy. Jest na razie bardzo bojowy. Musi się do nas przyzwyczaić. Chomiki stosunkowo od tygodnia do 10 dni, tak czytałam, potrzebują się przyzwyczaić do nowej klatki, do nowych domowników, do zapachów przede wszystkim. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Z początku myśleliśmy, żeby kupić chomika w barwach jakiś tam brązowo, biało, rudo, nie wiadomo co.
Ale w końcu pojechaliśmy. W ogóle, jeśli chodzi o sklepy zoologiczne, takiej typu sprawy, jest ich bardzo mało w Niemczech. I rozmawiałam z tym, co nam pomagał wszystko wybierać. No to mówił, że jest bardzo mało tych takich sklepów. Jak nie, to bezpośrednio do hodowcy. Wczoraj, znaczy się, on przyjechał przedwczoraj do nas. No i znaczy się, my go przywieźliśmy przedwczoraj. Kupiliśmy też transporter taki malutki. No i w tym transporterku my go wieźliśmy z Leverkusen. No i w tym sklepie tam weszliśmy i tam też są rybki, tam też są różne rzeczy, jest pełno regałów z różnymi rzeczami, karmami i tak dalej. Ten pan nam wszystko pokazał. No i te wszystkie rzeczy, co na sam początek potrzeba do zwierzątka. Także zakupiliśmy te wszystkie rzeczy. No i przede wszystkim tego chomiczka. W sumie cena nie była jakaś porażająca. Także oczywiście powiem tak. Pierwsze 2 noce mojego doświadczenia z tym chomikiem są różne. Pierwsza noc była w porządku. No, z wczoraj na dzisiaj powiem tak, bardzo hałasowo, ale w sumie ja jestem takim człowiekiem, mnie to nie przeszkadza, jak jestem zmęczona, to u mnie to jest tak, jakbym dostała mockiem w łeb i śpię. Kacper to samo. No i spaliśmy. No i tak od koło, nie wiem, 21, druga uaktywnił się. No i biegał w kółku, potem przed samym spaniem, gdzieś tam po godzinie 12 jechał na kółku, w nocy bardzo buszował, no i teraz młodociany cały dzień Boży śpi i zakopał się w trocinach. Zaraz Wam pokażę klatkę. Tutaj ma takie, o, ma swoje rzeczy. Oczywiście w tym pokoju Kacpra wymierzyłam dokładnie oczami, nawet bez celówki, ile mniej więcej potrzeba miejsca u kacpra na tegoż zwierzaczka. I tu ma swoja kuweda. Oczywiście na razie się w niej nie załatwia, bo musi się jej nauczyć. Załatwia się wszędzie na tym podejście. Po prostu nie wiem. Tu ma swoje jedzonko. Trochę ostrość mi nie łapie, przepraszam bardzo. Tam są te schodki w ogóle tutaj. Moment, zaraz Wam pokażę. Nie wiem, jak to otworzyć. Momencik, otworzę inną klatkę. Się tu lepiej widzieli te schodki tutaj. Wymyślił Kacper. Kacper wymyślił te schodki. Koniecznie chciał je mieć do chomiczka. No i tam jest podejście. I tam pod tymi schodami się zakopał nasz przyjaciel. Tu pod tymi schodami. Trzeba troszkę dźwignąć, ale niestety nie mam piątej ręki. Poczekajcie chwilę. Spróbuję od góry otworzyć. Nie łapie mi strasznie ostrość. Teraz spróbujemy ją otworzyć. Tu jest nasz mały przyjaciel. Bardzo zaspany. I się bardzo denerwuje, że ja mu to zrobiłam. Lepiej go nie będę denerwować, bo tam śpi sobie. Czuję się w tym momencie na razie zagrożony. Nie będę go budzić, proszę Państwa. No. Trochę na mnie posyczał, ale musi się do mnie przyzwyczaić. No, chciałam Wam pokazać. Na razie nie będę go denerwować. Tam ma taki domeczek. Troszkę sianka. No i sobie tam lubi pod tą kładką sobie tam spać. Nie wiem czemu, znalazł sobie po prostu tam takie miejscówkę. Lubi taki jakiś ciasty kąt sobie mieć. No. No i oczywiście tutaj dziennie ma wymienioną wszystko wodę, sprzątane ma bardzo ładnie. No i tak sobie żyje ten nasz. Nie, na razie nie będę go wyciągać. Zobaczymy wieczorem, może będzie lepiej nastawiony do tego wszystkiego, żeby go trochę wziąć na ręce. Ale osobiście na razie go nie biorę na ręce, bo chcę, żeby w ogóle przyzwyczaił się do mojego zapachu, więc próbuję mu dawać jakieś smakołyki. Próbuję, wczoraj mu próbowałam dać banana, troszkę go zjadł.
Kupiliśmy teraz paprykę, nie wiem, spróbuję mu dać. Na razie za bardzo, na razie się denerwuję, bo obudziłam, bo całą noc mi buszował. Także nocka pełną parą była, ale teraz chomiczek śpi. Także raczej powinnam go spróbować zobaczyć. Nie wiem, 21, 22, spróbuję nakręcić Wam kolejny film, jak to jest, jak się obudzi i tak dalej. Na razie Wam chciałam mniej więcej pokazać. Na razie sposyczał na mnie i był zły, rozumiem. Także no, także nie będziemy go torturować teraz. No i na tym kółeczku, co tam widzieliście, sobie biegam. Jak Kacper zareagował na chomika, powiem Wam tak. Pierwsza rzecz, jak weszliśmy do sklepu, zobaczył Kacper w ogóle króliki. Było tam takie sianko, słoma, cokolwiek. No i Kacper tam rzucał do tych królików. Wcześniej jeszcze, bo ja pamiętam, że Kacper dużo, w ogóle idea wyrosła z tego, że Kacper dużo filmików na YouTubie oglądał z chomikami i z jakimiś tam torami przeszkód i tak dalej. Na pewno do chomiczka tor przeszkód sami sobie zbudujemy, bo to wszystko łatwo, fajnie z kartonu idzie zrobić, z rolek od papieru toaletowego, jesteśmy bardzo kreatywni, dlatego sobie zrobimy sami. Na pewno budowę tego toru będę przedstawiać tutaj właśnie na jakimś filmiku. Taki mam plan i powiem Wam tak. No, Kacper tak, zaczęłam go przyzwyczaić w ogóle do myśli, przez parę dni pokazywałam mu filmiki z chomikiem, zdjęcia z chomikiem i tak dalej. No i pytałam się Kacpra, czy by chciał takie malutkie zwierzątko sobie mieć, nie? No i Kacper mówi, że chce. No i w ten sam dzień przed wyjazdem pokazałam mu znowu filmik, znowu zdjęcie tego chomiczka. Akurat nie tego, ale innego. No i Kacper powiedział, że ja. No to dobra, no to mówię, jedziemy, nie? No i Kacper oczywiście pierwszy dzień był podekscytowany, jak weszliśmy do tego zoologicznego, to wszystko tam do tego chomika sobie chciał wybierać, a to, a tam, takie smakołyki, a różne rzeczy i tak chodził po tym sklepie i to i tamto brał i właśnie te schodki sobie wziął i jeszcze coś tam wziął do chomiczka, żeby sobie dał jakieś tam smakołyki jadł, nie? No i co mogę więcej powiedzieć, Kacper był bardzo ucieszony, jak wkładaliśmy to wszystko na taśmę, skakał z radości, potem szedł taki dumny do auta i potem jak wysiedliśmy z auta, szedł dumny do góry. No i jak składaliśmy całą klatkę, niestety tego nie nakręciłam, jak składaliśmy całą klatkę, bardzo tutaj siedział, patrzał co się dzieje, podawał nam różne rzeczy, no i patrzą, no i potem wyciągnęłam chomiczka z tego transportera, no i wrzuciłam go do klatki i sobie tak chodził ten chomik. Ja pamiętam, jak Kacper wybierał tego chomika, no to tak, no to oglądał sobie każde pomieszczenie, w którym był jeden, dwa chomiki, trzy nawet w jednym były. No i Kacper sobie je oglądał, no i nawet mógł sobie wejść na drabinę, zobaczyć, jakie są chomiki na górze, ale pokazał, którego chce. No dobra, no i Kacper pokazał na jeden ten, żeby, ja mówię, to chcesz tego, a mówi ja. No dobra, to weźmiemy tego. No Kacper sobie wybrał chomika, jeszcze nie miał imienia. Kacper zrobiła mu trzy opcje, które on umie łatwo wypowiadać z jego ulubionych bohaterów. To było Bobo, to było z bajki Bobo z Ibenszlefa, SpongeBob, czyli Bob. No i trzecie tak jest w przypadku, jakby tak w Lumi, bo lubi też kauczuki. No i stwierdziliśmy, pokazałam te Kacprowi, Kacper trochę umie czytać, no to spytałam się, jakie imię dla tego zwierzeczka byś chciał. Jedno, drugie podejście nie dało rady, w końcu się Kacper skoncentrował, no i go do Bob. No to mamy Bobika. Bobik u nas mieszka i już mamy którą dobę? Drugą dobę już u nas, można powiedzieć, mieszka. Drugą dobę mieszka u nas Bobik. Czuje się dobrze. Przez pierwszą dobę, można powiedzieć, zapoznawał się z klatką. Wieczorem się tak fajnie bujał na tej klatce, chwytał się tej klatki.
No i ogólnie wszystko było dobrze. Wczoraj się tak zmęczył na tym kółku, że aż dzisiaj cały Boży dzień, można powiedzieć, śpi. No i w nocy na pewno wstanie, będzie jeść. Bo wiadomo, jest młody, musi trochę urosnąć. No i po prostu mi się wydaje, że to jest akurat dobry wybór. Chomik zwykle z reguły nie za długo żyją, więc nie powinno być problemu z tym, żeby ewentualnie, jak to nie klapnie, no to ten, ale raczej powinno być ok, więc Kacprowi się podoba. Z początku reakcja Kacpra, no bo Kacper tam hałasował trochę przy tym chomiku, bo tam krzyczał coś tam do niego i tak dalej. Z początku wiadomo, jedna osoba musi tam do niego podchodzić, żeby on się tam przyzwyczaił, żeby on zapachy i potem reszta domowników się przyzwyczaił, wiadomo. No i mówię Kacprowi, nie wolno leise erschläft, czyli nie wolno nie szraje, nie krzyczeć, trzeba być cicho, bo on śpi. No i Kacper zrozumiał i bardzo spokojnie się zachowuje u siebie w pokoju, nie podchodzi do klatki, nie krzyczy, bo z początku on się śmiał, że klatka wydaje takie dźwięki, choćby jak po strunach w gitarze się robi, nie? I ja mówię, nie wolno, nie wolno, drugi, trzeci raz w końcu sztopnął, nie robi temu chomiczkowi, mogę spokojnie go zostawić samego w pokoju i on tak w ogóle nie robi. Nie zauważyłam już na drugi dzień, że on tego nie robi. Kaspi, także dobrze się zachowuje w stosunku do zwierzaczka. Także mam nadzieję, że Wam się tutaj podobało. Nie będę go budzić, nie będę go teraz denerwować. Jak wstanie, to na pewno Wam jeszcze jakiś filmik nakręcę i potem Wam pokażę, jak w ogóle moje ciasta w ogóle wyglądają. I na pewno będziemy się widzieć znowu za niedługo. Także życzę Wam miłej soboty. No, także do zobaczenia. Cześć.